Dni temu byłyśmy z dziewczynami na zakupach, żeby zrobić nasze stroje na imprezę, ponieważ impreza jest tematyczna i to już mogę wam zdradzić, że jest to tematyka college party. Będzie to impreza w bractwie Gen Z, więc college party. To bractwo, do którego się nie dostaliśmy. Amerykańskim, studenckim stylu, a teraz możecie zobaczyć, jak mam bractwo FML. Ubranka. Wiesz mnie od razu, ja się nie zastanawiała. Natalia! I to szybciej niż ktokolwiek by się spodziewał. Serio, zanim znaleźliśmy toalety, znaleźliśmy bejsbolówki. O, fioletowe takie, o, body. Idealnie. Ale fajny malarzyk, kurde. To jest ostatnia rzecz, której poszukiwałyśmy. Więc co, przygotowaliśmy już lejki, prawda, do spożywania. Każdy chodzi w tej czapce, Hani. Soku. Czasem Bartek. A czemu to nie miało być? No to brzydko, krzywo jest naklejone. Kim jest ta Natalia? To jest menadżerka, mówiła. Szkoda, że Natalia nie jest w Gen Z. No, bo wtedy bym może wpadł tam. W ogóle zauważyłeś, że Natalia ma blond włosy? Mhm. Nawet jej na Instagramie skomentowałem. Wow. Wiesz, konstruktywny komentarz. To był wow, ale zmiana. Fajna zmiana. Wow, mega, wow, mega, wow, mega. To właśnie było w takim stylu, stary, zrobione. Dawaj. Puszczaj. Chodzi twojej głowy. Poka. Nie, a później bierzesz, zupę ładujesz tą łychą. Ol, gruba impreza. Kupiłaś wózek. Kurde. Będzie tort. Komuś do drugiej zobaczymy, co się z tym zrobi. Obstawiam, że wyjdzie nam 1870 Matiusz, już składasz ten fotel, czy jeszcze? Nie, 1840. Ile? Kurwa, widzowie, to ja wam powiem, jak można zajebistą imprezę zrobić. 5 dyszek dostajecie od starych i kurwa, lecicie i melanżujecie, kupujecie sobie żubrówę za 2 dychy. Do tego jakieś nie tanie picie. Co takie zawsze było na wigilii klasowej? Jeszcze raz, co, bo mi przerwało. Ale co cię przerwało? Nie, bo mi coś netku. Ta synapsy ten ci się zacinają. Caprio! A, Caprio! Tak. Caprio! Kupujecie sobie 2 soki Caprio, pobierzecie 0,5 litra, no to nie wiem, no zależy kto jak pije, tak? Ja na przykład jestem takim gorszym zawodnikiem, ale wiecie, ja na przykład nadrabiam tak, że ja piję 40% i do tego piweczka. Piweczkami się dobijasz i jest zajebiście. I za 5 dych masz taki melanż, a tu za 1800. Przecież ja nawet nie jem nigdy żarcia w ogóle na imprezie. Serio. Capri od 25 lat ma promocję, nie? Na litr gratis. Wyślę ci sytuacyjny mem po prostu. Sytuacyjny mem? Tak, masz Capri, a bez promocji jak wygląda. A pokaż widzom. To wysłałeś? Na Facebooku. Oj, Patryk. No to... Dobra, to na Discordzie chcesz? Tak, wyślij mi na Discordzie, dobra? To ja wam pokażę, widzowie, ten mem od Patryka. To jest mem, który wysłał nam Patryk. Caprio litrowe. Bez promocji. No dobra, przecież kurwa, Caprio bez promocji. Widzieliście kiedyś? Widzowie. Dobre, co? Kurde, ale Patryk jak wysłał mem, to... Czekajcie, bo ja muszę do toalety, tak mi się chce sikać. Fajne, 2 na 10. 2542, no bo tyle było bliżej, ale jednak daleko. Ale nie chcę nawet myśleć, ile jeszcze alkohol nas kosztował i dodatki na imprezę. Ja myślę, że ten melanż kosztuje w sumie 10 tysięcy około. Ja zrobił melanż za 10 tysięcy, nie mając nic. Loku, to było dobre, serio. Ile? Skończyliśmy właśnie zakupy w galerii, kupiłyśmy najważniejsze rzeczy. No i zawijamy na chatę i jesteśmy ciekawe, co zrobili chłopcy przez ten dzięki czas. Za dołączenie do FML. Czy cokolwiek, co im powiedziałyśmy, żeby zrobili, czy jest zrobione? BHP, BHP? Daj, tak. Czekaj, już jestem prawie. Mam lekkie obawy, że może tak nie być, ale zobaczymy. Może rzeczywiście odłączę na razie od prądu, co ty na to? A broń Boże. Proszę bardzo. Bractwo! Uwaga. Bractwo Z! Co? No wygląda to cudnie. Zajebiste. Po prostu rozłożysz ten cały pasek. Tak o. Oj, jakie fajne to jest, myślałem. Widzowie. Jaka impreza, ja tu chodzę do, wiecie, jakiegoś pubu, speluno klub i kurwa kupuję sobie piwo w czwartki, bo to dla studentów, za 7 zł wtedy.
7 zł? No. U mnie z legitką jest za 4,50. Ta? No, bo ja kłamię, bo ja nie chodzę do takich park. Miejsc, bo ja się boję. Chciałem dać no ja taki też. Przykład. Ostatnio co się dzieje, nie wiem czy o tym mogę mówić. O, Wale Wiadro napisał tak, Wale Wiadro. Za 5 zł. Dzięki wielkie za 5 zł. Masny Ben będzie u nich, to wiem. Znaczy... Fajnie. Teraz, teraz mnie dupa piecze dopiero. Loku, ale to dla dziewczyn chyba. A co dla dziewczyn? A to piwo? Co ty? Ta promka. Ta promka. Ja... Dobra, okej, Patryk. Ale smaku... O Jezus. Ja, to wygląda jak najlepszy urodzin na świecie. Nie no, zastanowię, że nic nie robię. Nagramy jak wieszasz w przedpokoju to, żeby było z przygotowania, co żeby się działo. Patryk, co ci opierdzielasz? Pięknie! Ale będzie melas. Ja pierdzielę, jakie to są głośniki. Ale będzie melas. Trumnę wyjmuję. Sunięty pod ścianę. I wiecie, jak ktoś są takie żarty, że chłopaki nie tańczą, bo podpierają ściany. To ja założę się żywkę, nie wiem, żeby siedzieli i... No, siedzieli. Co ona gada? O! 0,8 Powiedzmy, że 3 litry. To są już 4 litry tym bar. Cezura na tym bar. Ja widzowie, co wy piszecie. Dobre, co? Nie, to można. Ale kocioł robił! Co? Kocioł Menelixa. Kocioł Menelix, u tego. Uda mi się to. Magikarpa kiedyś za. Lubi takie. Bardzo się za mało radzi. Nieprawda! Ej, nie, nie, nie. Co cię widzę, to albo pijesz piwo, albo jesz chipsy. Pod kontent. Każdy mi zarzuca, że mało robię. Ale tak nie jest, ja jestem po prostu interwałowcem. Robię dużo, intensywnie, ale rzadko. Intensywnie, ale mało. No i gdzie jest Lep Genzy? Ej, bez kitu, ekle. Ataka! Dobra. No gdzie ten Lep Genzy? Nie ma go w suszarni. No tak, no tak, 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 tak. Macie, pokażę. Idę, spoko. Co? Nic. Widzowie mnie rozśmieszają. A, okej. Okay. Lubię chleb, no. Dzięki, że pytacie. O. Dzięki Teddy, 1, 2, 3 za 3 zł. Jaram się twoim donatem. Dziękuję ci bardzo. Może tak być, ale nie zostałem zaproszony. A chętnie bym pojechał. Patryk, pojechałbyś na melanż do Genzy? Ja bym pojechał. 23. Pojechałbym, pojechałbym. Ja lubię melanż. A ja na przykład dzisiaj się już wypowiedziałem poważnie na temat Genzy, więc proszę już tego wyciągać z kontekstu. Do was mówię, szoterzy i później do was, ci co komentujecie na YouTubie. Do was. O, powiedz żart, Loku, mówię żart. Mogę? No dalej. Mogę kawał o selerze? Tak, tak, tak. Dobra, uwaga, kawał o selerze. Mama sprząta, ja selerze. Ładnie poustawiałeś? No, pięknie, ale co tam była wcześniej? Nie wiem, wy ludzie, kurwa, jesteście dobrzy wszyscy. Dobra, ja wiem, gdzie on to kupił. Gdzie? To jest, kurwa, z Asos. Z Asosa? Tak, fajny, ale co? Weronika ma fajną, fajną ma tą, jakby, bejsbolówkę. Też szukałem ostatnio, ale zielonej. Nigdzie, kurwa, nie mogę znaleźć. I to serio mówię. Bez podpuchy. Najlepsze w outficie o, Dawidek się zapytał, czy pozdrowię jego siostrę. Moja siostra Jurka jest twoja wielka fanka. Pozdrowisz? Myślę, że ją pozdrawiam. Nie, nie powiem tego. Pozdro. Wielkie pozdro. Yeah. Myślę, że jego siostra może do ciebie napisać. Nie wiem. Ale Bartek to wygląda właśnie jak taki ziomek z takich filmów amerykańskich, który by cię gnębił. Że on jest niby fajnym kolegą, ale by cię gnębił, nie? Taki gościu, co patrz, wchodzisz do nowej szkoły, patrz, ja ci już tłumaczę całość, co ja mam w głowie. Patryk, słuchasz mnie? Przenosisz się do nowej szkoły, jesteś takim, wiesz, cichym gościem, mega kozakiem, wiesz, dociętym, wiesz, jesteś koksem i spotykasz jakąś dziewczynę fajną, nie? Tam, wiesz, no, na korytarzu i mówisz jej hej, ona mówi tobie hej, zaczyna ci się sobie podobać, ale to jest takie nieoczywiste niby. Znaczy, jest oczywiste, ale jeszcze o tym sobie nie mówicie.
bo ona cię lubi, ona ci pomaga w szkole. I jest Bartek, który jest, wiesz, kapitanem drużyny i on mówi: siema stary, tu z tobą pionę zbija i on cię zaprasza na trening, bo ty jesteś z Minnesoty, kurwa, i grasz w futbol amerykański. No, i on się później dowiaduje o tym, że ty gadasz z tamtą dziewczyną i nagle jest drama, człowieku, wszyscy cię w szkole nienawidzą. Oj, a na samym końcu ty jesteś koksem i się z nim jakoś tam bijesz, czy wiesz, jest jakiś przetarg taki i wiesz, i ty wygrywasz i jesteś koksem. I Bartek wtedy, wiesz... Ja pierdolę, Martin. No ale o co ci chodzi? No tak wyglądają filmy amerykańskie. No dobrze. Siema. Cześć. Zapraszamy. Mamy burgerki, mamy wszystko. Ja przyjeść. Kolesowe sałatki. Ej, zajebiście, to typowo amerykańskie. Brasto ze. Ej, dobra, zajebiście, to jest zorganizowane. Mega fajnie. Ja wiedziałem tylko tyle. Kukurydza. Parapetówkę. Wy powiedzieliście, dobra, ja mówię, dobra, to ogarnijcie sobie resztę. No i jakby, fajnie, wam bardzo. Jestem zaskoczony, jak dobrze to zrobiliście. Karaluch to jest nasza maskotka do Gen Z, proszę państwa. Czemu nie uciekasz? Nie boisz? Takiego karalucha ja mogę codziennie, prawda, dotykać i wszystko. Charlie, to jest dobry świpa. Żyjesz? Co? Żyjesz tam? No oglądam to. Dobra, to dawaj dalej. Jeżeli jesteście ciekawi backstage imprezy, to zapraszamy na nasze TikToki, gdzie znajdziecie rzeczy, których normalnie byście nie zobaczyli w tym filmie. I na Instagramy! O, to ja też mam mojego Instagramka, zapraszam. MaterFML na Instagramie, na TikToku, na YouTubie, wszędzie MaterFML. Ej, a ja ten Dostin ma w ogóle na imię. Ale nie, w sensie, a czekaj, bo wszyscy przed wejściem sobie przykleiliśmy naklejki z tyłu. I kto jutro rano wstanie i będzie miał na kurce Fausti? Tak. Czekaj na 500 zł. Na kurce, no nie wiem, czy na kurce, ale gdzieś to jest gra, Fausti! Gra Fausti! Gra kasy! Masz karteczkę, przegrywasz kasę! Dobra, powiedział to, nagrane, może być wąski nawet. Yes! Peter Kulowa. Ej, Karol się napije ze mną szota? Nie mam. Tak, lemoniady. Co? O, bestia leciała. W ogóle wzięliśmy sobie kapsie, ale widzę. Ona nie wie, że ja mam do czynienia z bestią. Ja bratwa F, wiesz? Wiesz co, ja jestem, ja gram w drużynie. Ale ty jesteś jako futbol amerykański. Nie, bo ja jestem z Brooklynu. Tak, mam, ja miałam jeszcze bluzę z Yale, ale mi się Brooklyn. To bratwo z Nowego Jorku, dobra. Czy to jest ten? Maskotka. Karalu. Maskotka, ty. Uważaj, uważaj. Stary, największa rzecz, która mnie uspokajała, to to, że kiedy mi to biców jeszcze raz. No dobra, przecież. Wiem od samego początku. Ja byłem mega ciężko. Ręce, może to gdzieś tutaj być? Nie, nie, to jest twój rekwizyt na całą imprezę. Dobra. Taśmą musisz mieć przyklejony. Ale głosów nie przyklejony. No wiem. Bo tu trzeba przy rękojeści. Przy rękojeści. Cheerleaderka na zawsze. Dawaj taniec. Pompono ręki. No i co? Nie możemy tak zrobić. Nie, nie wolno zdejmować, oczywiście. Nie oszukujemy. Można zdjąć tylko rano. Dobra. Ale to jak zobaczę, co tu mam? Kiblu. Tylko ręką może. Jak nie nadal ty ręką. Ej, poczekajcie. Bo ja teraz jestem z jednej ręki, kurwa! Karol! Ej, mieliśmy tu szafkę! No, to odkryłem. Bardzo odkryliśmy, Czy oni właśnie, kurwa, znaleźli szafkę? No ja bym też się cieszył, kurwa. Wiedziałeś o takiej rzeczy, otwierasz o tą nową szafkę. Kurwa, mieszkasz miesiąc, a tam szafka.
Ale to jest szuflada chyba, ale... A ja też tak miałem, kurwa, akurat, że mam takie dwa schowki, które wyglądają tak... Bo wiecie, mam Passata, zajebiste auto. Ej, mówisz, dobra, żebyś się nie cieszył, a teraz widzisz, mówisz o tym, jak znalazłeś. No ale w aucie to jest kurwa innego człowieku niż na chacie. No na chacie mieszkasz tam tyle... No ale to kurwa jeździsz chatą, czy nie? Ja nie mogę cię już... No ale co, nie możesz mnie słuchać? No człowieku, no to jest zajebiście ukryte. Ja jutro przysięgam, pojadę umyć to auto i wam zrobię review Passata. Serio. Więc, no. I tam jest inaczej. No kurwa, cię znajdziesz, no gościu. Kto kończy imprezę z naklejką Fausti, płaci 500 zł. Tak. Ale komu? Tak. Mi, do puli, wspólnej puli. To jest po prostu gra, jak stajesz się na... Po prostu gra! Tak. Tak. Tak, to jest jak ktoś robi bardzo was, nie? Potrafisz sobie chodzić, mówisz, Bartek, ty jesteś taką mordeczką, stary, wiesz, nie? No i musisz co chwilę sobie sprawdzać. Ale nie mówmy sobie, że mamy powrócić. Ej, Fris to jest robot, on ma tyle pomysłów. Ja to go podziwiam, naprawdę, kurwa. To prawda. No to koniec gry. Dla tej jednej karteczki. Tak. A że nie piję to, bo to możemy grać. Dobra, to ja idę, widzowie. Karol tak mówi, że największy dzban przegra. Od pół godziny sam to wnosi na plecach i sprawdza. Przepraszam, Patryk, za to, co powiedziałem. To było nieuprzejme. Spoko, ja mam prawdziwych kolegów tu u siebie na wsi. A, czyli ja nie jestem twoim kolegą. Nie, nie jesteś. Puszczę już tu. Dokończę to i spierdam. No, możemy być kumplami? Przepraszam. Poniosło mnie. Nie chcę. Poszczę mi kolegów. Dobra. No, później może być znowu? Dawaj, puszczaj to. Pogodzimy się? No, nie wiem. No nie, dobra. Jestem w ogóle pokłócony z tobą, ale dawaj, puszczaj. Wardenga gada o tobie i Loku na live? No to później sobie to zobaczę. Teraz mamy ważniejsze rzeczy niż... A, Wardenga to jest kurwa trochę taki... Ten odcinek z Fame'a to trochę przesadza. Tam wyzywa ludzi, później podchodzi. Jak cię czujesz? Kurwa. Też jest taki, ja pierdolę. Wardenga zjechał Loka XD. No to co? Mater FML będzie bronił Wardęgi w oktagonie. A to dajcie szota, widzowie, jak macie. Będę bronił Wardego, Wardęgi. Macie szota? Znaczy Loka. Macie szota jakiegoś? Dlatego nie czuję. Ja też sprawdzę. O, mam coś! Kto się dziś najbardziej na... Tak, ja! Nie! Bartek też wygląda na miękkiego, a mówił, tak jak ja, że jest miękki, więc wydaje mi się, że albo ja, albo Bartek, ja już mam dobrze. Dzisiaj najbardziej narąbię się... Dobra, według mnie najbardziej wstawię się dzisiaj ja. Nie, dobra, nie ja. Fausty i Kubicki. Z Gen Z? No. Ja. Poza mną, Hania. Najbardziej piękna na imprezie będzie Marcysia, Marta, Wika, ja i Hania. Nasza piątka, tak myślę, tak może być. Najbardziej narąbana będę ja albo mój chłopak Patryk. Ale oni wszyscy kurwa chlejusy, ja się najbardziej nachleję. Na kogoś musicie, ziomale, nie mówicie, że ja się najbardziej nachleję, przestańcie, nie bądźcie pick me. Wspomnijcie moje słowa. No to uważam, że najbardziej pijany dzisiaj będzie Charlie, na pewno. Moi drodzy, no i patrzcie, Murcik dobrze zrobił, ona nie będzie pijana. Dzisiaj Marcel Płocieniak, czyli właśnie ja. Dzisiaj najbardziej pijana będzie Murcik. Z dziewczyn? Myślę, że Faustyna. Z chłopaków wydaje mi się, że... Ej, dobra, Mater. Co? Tak. Wardęga mówi, że nie chciałby mnie na streamie, bo jak powiedziałem kiedyś, jak ktoś napisze Wataha, to go panuje. Oj, widzisz, przyjdź sobie, stary. Przyjdź sobie. No, bo tam on ma dużo wtyk, a na przykład ktoś mu niech wyśle, co tak powiedziałem, że czasem dobrze mówi, że ciśnie tych influencerów. Ale no dobra, chwilę. Dawaj, puszczaj to Jens. No dobra. Dzisiaj bardziej tak. Pewnie ja. Ale to nie nic, Olu, takie coś tam czoło. Z do góry nogami!
Wydzel! Ale co wy ludzie, nie wiem, wszyscy się boicie tego Wardęgi, kurwa, Wardęga tu, Wardęga tam, ja pierdolę. Zamknij mordę u sobie, to u siebie na streamie to mów. Dawajcie. Tak, bo tak do tego napoju ekipy, nie, ale ten taki pyszny, wow! Mógłbym to zrobić jeszcze co najmniej 10 razy! Jo, ale Bartek dobrze połyka! Znaczy, szybko pije. Jeszcze jeden! Tak, żeby nie widzieli. Lewam dwa. Leci, jeszcze, kurwa! Piwa jest dotąd! Trudno! Boję się. Nigdy tego nie robiłam. Pania. Ja nie umiem bekać, więc ja jak zrobię coś takiego, to się od razu automatycznie po prostu zatkam, bo ja nie odbyknę tego. I to był ten moment tak śmieszny, że musiałeś mi wtedy przerwać moją myśl, żeby to powiedzieć? No ta, no bo mówi, że nie beka, że nie potrafi beknąć. No i jest pokazane jak beka, no kurwa. Autor zdjęcia Karol Frisbee-Ścieski. Piękne zdjęcie. To powinno pasować do salonu. Jej, jaki to jest kochany, dziękuję, wujek. Czekaj, to też myślę, że nam się przyda. To nie dam tobie, bo to jest ciężkie i potrzebuję jakiegoś gościa z jajami. Dobra, to nie Bartek Kubicki. Patryk! Chodź na chwilę! Czekaj, pijemy, co odejdziemy. Korek analny. Tam korek wygląda zajebiście. Tak, to korek analny. To jest akurat zabawne to, co Bartek powiedział. Mnie bawi. A jak bardzo jestem pijana w skali od 1 do 10? 4. Proszę Państwa, jest to piękny dzień, piękny wieczór. Nigdy nie byłem tak szczęśliwy, tak wdzięczny. Piękny Jezus. Piękni mężczyźni, piękna impreza. Piękna publika, moi mili. Piękna pani. Wiecie, co trzeba zrobić teraz, widzowie? Jak on to robi? Nigdy nie byłem tak szczęśliwy, tak wdzięczny. Piękne Jezus. Kobiety, piękni mężczyźni, piękna impreza. Piękna publika, moi mili. Piękna pani menadżer. Jak wygląda nasza menadżerka, to jest właśnie ona. Czy widzieliście kiedyś bardziej porąbaną, cool menadżerkę? Ona wygląda jak mama skurwała. Ej! Patrz na to, uwaga. Na co wy liczycie? Popatrzcie teraz. Siemano! Co? Bogzel? Stary, on o nas mówił pozytywnie. Zajebisty gość wbija do nich. Masnego Bena przywiózł. Witam, bardzo cieszę się, że wiesz. Dzięki wielkie. Siemano. Siemano. Siemano, wie? Przed Państwem! Nie mów! Piękny gość! Tak! Goście! Uwaga! To ja! No, ale jak ja mówiłem w twoje 5 minut, żeby zaprosić masnego Bena, to wszyscy wyjechali. No dobra. Nie, boiłeś Bena. O mamale!
Kortym panie, z bratem stanie. Nie jej k***a BBD. Ale nasze łaska Bogu będzie. Pozwali nas tego Pana. Szala śmierci! Szala śmierci! Robimy Boga! Lecimy! Ona patrzy w moje oczy, nigdy nie przeoczy. Kiedy wchodzę na krok, uwaga! Świata! Jesteś obą mi k***uj! Jesteś obą mi k***uj! Ja mam jakąś plamkę na oczach. To ja jestem zacenzurowany. To prawda. To ja. Dzięki Gen Z. Ja mam styl, nie ubrałbym się tak. No ale kurwa, czasami inaczej się ubieram. W tą bluzę i inną bluzę. Dobra, kręcimy butelką. Kręcimy butelką z masnym Benem. Dobra, dawaj to. Stary, jest jakieś 6,5% szans. Nie ma szans, że to będę ja. Nie ma szans, żeby to na nas trafiło. Nie ma. Na kogo spadnie, ten od razu biegnie do basenu. Od razu. Można ściągnąć tylko buty. Chyba. Dobra, uwaga. Nie ma pięć. O k***a, ja. Dobra, już jestem. Skoczyłem do basenu. Znaczy się nie spodziewałeś bardzo, że coś takiego będzie? Więc nikt nie ma k***ów na przebraniu oprócz was! Wiedziałem, kuźma, wiedziałem! Mówiłem wcześniej, że tak będzie, że ja wylosuję to niestety, no. Miało być na masnego Bena, ale nie było. Ale jumpreza teraz. Montaż. Tak się kończą perełki, moi drodzy. Powiedziałabyś na lockę o mnie. Jeszcze kipa ma koncert. Ja! Mówmy, mówmy! A jak na szczycie mistrz, żoli głowa nie jest pusta. Tak nie ładna jest też. Dawaj, Patryk, teraz ty. Blut mam. Ale jakbym miał taką pieniądze, to ten po ludziach zpierdalał i dopiero to. Ej, on miał nie zdejmować tej kurtki. Wyniki u nas już są? Ej, dobra. Dobra, skipujemy ten filmik szybko. Nie, Michalina mi nie odpowiedziała. Patrzcie, tu grają w kosza. Dobra, tam grają znowu w kosza. Impreza. Ale wyświetliła. Impreza dalej. Wyświetliła. Ej, już jestem trzeci. Tu już on wstał rano i koniec imprezy. Dobra, łapka w górę, piszemy to. Ej. Koks odcinek. Ej. Marcelina wyświetliła i nie odczytała. Dobra. Jest mi smutno. Dobra. A to na Instagramie jest? To czekajcie, ja wyświetlę. Wejdę na Instagram, zobaczę, czy nic tam nie... Ale montażyści będą mieć zajebisty materiał do montowania. I teraz kończymy odcinek. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. O cichy.
Mam nadzieję, że wszyscy mają się dobrze! Przemek Pro! Zrób lauda, zrób lauda. Powiedziałem to, czy ja powiedziałem to? Co jest? Ja pierdolę. Patrzcie jak się bawi, tak się powinno bawić. Czerny, bierzcie przykład. Okej, okay, jak się bawicie, let's go! Powinna być inna nutka, nie taka. Widzowie, kocham was. Dzięki za koncert, nie, kocham was. Nie, u ciebie wiesz, co mam robić. Ku... jesteś jeszcze na żeby nagrywać? Ej, już jestem trzeźwy. Ale montażyści będą mieć zajebisty materiał do montowania. I teraz kończymy odcinek. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Patrzcie, jest kieliszkiem w łapie jeszcze. Subskrybujcie łapki w górę. Ile łapek w górę? Dużo. Zależy, jakie koło fortuny. Koło fortuny? Tak. O kurwa. To skacze do basenu 100 tysięcy. Tak. To i tak, film leci. Dobra, no, to akurat fajne. Czyli oni tak co imprezę. Dobra. Nie, fajny filmik, fajny.